Dick Whittington, Ospoon First Reading, książeczka z poziomu czwartego. O kim jest i co tak naprawdę przedstawia już za chwilę. Po pierwsze, poziom, który tutaj mamy, to A2, czyli dla tych, którzy już potrafią troszeczkę czytać samodzielnie, radzą sobie całkiem nieźle z podstawowymi czasami i znają słownictwo na takim podstawowym poziomie, najważniejsze zwroty w codziennym użyciu. No to o czym w ogóle jest historyjka? Legenda głosi, iż opowiada ona historię prawdziwego człowieka, który z okrutnej biedy doszedł do bogactwa, tak, i osiągnął rzeczywiście sukcesy nie tylko na poziomie finansowym, ale też na poziomie społecznym, bo był również burmistrzem. Prawdopodobnie w latach 1354-1423 żył człowiek o imieniu Richard Whittington i na nim wzorowana jest właśnie ta baśń ludowa. Posłuchajcie, o czym tak do końca mamy tą historyjkę, co ona przedstawia. Najpierw oczywiście zapoznajemy się z życiem naszego Dicka Whittingtona i on jest bardzo pracowitym człowiekiem, natomiast rzeczywiście nie ma miejsca takiego na ziemi, gdzie mógłby zostać i gdzie mógłby pracować, godnie żyć. Szuka pracy tam, gdzie mieszka, w obszarach wiejskich. Trudno mu znaleźć pracę, bo ludzie, mimo tego, że są bardzo pracowici, że są bardzo zaradni, to ledwo sami wiążą koniec z końcem, więc nie mogą zatrudnić naszego Dicka Whittingtona. Szuka bardzo intensywnie i wzbudza zaufanie wśród ludzi. W końcu ludzie dają mu taką radę, żeby wyruszył do Londynu. Opowiadają też, że Londyn to takie miasto mlekiem i miodem płynące. Ulica wyłożona jest złotem. To wszystko zachwyca Dicka i postanawia rzeczywiście wyruszyć w taką podróż. Oczywiście podróż nie jest krótka. Dociera w końcu do Londynu, jak się okazuje. Rzeczywistość jest zupełnie inna i tutaj też ciężko o pracę. Spędza bardzo dużo czasu na poszukiwaniach, pyta i napotkanego piekarza, i pana w sklepie mięsnym, czy szewca, natomiast oni również nie są w stanie zagwarantować mu pracy. Zasypia po takim ciężkim dniu na schodach i jak się okazuje, są to dla niego bardzo szczęśliwe schody bardzo bogatego kupca, pana Fitzwarrena. On zatrudnia go u siebie. Dick Whittington wykazuje się ogromną pracowitością, cierpliwością i zasługuje również, oprócz takiej normalnej wypłaty, na pokój na poddaszu. Jest bardzo zadowolony, dlatego że to jest pierwsze łóżko jego własne, które ma od dłuższego czasu. Natomiast ma też tam towarzyszy, myszy, które nie są do końca przyjazne, kiedy chce się zasnąć, tak? Bo hałasują, biegają i tak dalej. I za pierwsze zarobione pieniądze Dick kupuje kota i ten kot rzeczywiście pomaga mu zaprowadzić tam porządek. Tu sobie, o właśnie, mamy kotka. Porządek zaprowadzony, Dick wyspany, ale pojawia się też nowa okoliczność, ponieważ pan Fitzwarren wyrusza w taką podróż morską, gdzie sprzedaje towary za bardzo dobre ceny, zarabia na tym i proponuje swoim pracownikom, aby oddali jakąś rzecz jemu właśnie do rąk własnych, a on już poradzi na to, aby podwoić cenę danego towaru. Dick nie posiada nic więcej oprócz tego kota, więc przekazuje panu Fitzwarrenowi właśnie tego kota. Była to dobra decyzja. Dzięki temu Dick Whittington wzbogaca się o dwa worki złota. Dick Whittington nie roztrwania tych pieniędzy, on myśli o biznesie. Zakłada podobną firmę do pana Fitzwarrena i tam bardzo dobrze się mu wiedzie. Zyskuje i fortunę, i również szacunek lokalnej społeczności. Trzykrotnie zostaje ogłoszony burmistrzem miasta Londyn. I tak się kończy ta historia. Myślę, że jest to świetna książka dla nas wszystkich, bo też pokazuje, że bez względu na to, czy jesteśmy biedni, czy bogaci, czy mamy te pieniądze, czy nie mamy, to
To wszystko zależy też od tego, jakimi jesteśmy ludźmi w środku, jakimi jesteśmy ludźmi naprawdę. I to kolejna książeczka dla Was, następna już wkrótce. Dziękuję bardzo za wysłuchanie, zapraszam do subskrypcji mojego kanału na YouTubie i do obserwowania fanpage'a. Zerknijcie też na katalog Osborna i dajcie znać, jak coś ciekawego tam znajdziecie. Pa, pa!